ostatnie pożegnanie z lądem Ameryki Południowej. Na horyzoncie dla was może być niewidoczne, aczkolwiek tam, dokładnie w tamtym miejscu znajduje się Golfito, gdzie stacjonowaliśmy. Właśnie przygotowujemy genuę do postawienia. Nie widać cię, obcinam te półpady. To co z tego? Wojtek dzielnie walczy na dziobie. Mam nadzieję, że nie wypadnie. Pozdrawiamy rodzinki, znajomych, przyjaciół i naszych sponsorów. A już coraz mniej widać i akurat jest piękny zachód słońca, piękne chmurki, które widać tutaj. Czas na ocean. Żadnego nawet lekkiego podmuchu wiatru. Silnik chodzi pełną parą. Załoga cała przy książkach. Tematyczne książki całe. Ponad. Około 230 mil. To jest nasz nowy gość na pokładzie. Mamy tutaj akcję dokarmiania naszego nowego przyjaciela. Mam na razie nie wychodzi. Piękny ptaszek. Widać ławice wyskakujących ryb, więc może w końcu jakiś pierwszy obiad zostanie zjedzony. A wygłodniała, wychudzona załoga czeka już na pierwszy połów. Piękny zwiastun obfitego dnia na oceanie. Na pierwszy deszcz i na pierwszą kąpiel od 5 dni. U mnie to chyba już tydzień. Szybki już tydzień.